Jest sobota, 5 października. Usiądź obok Jezusa, który spotyka się ze swoimi uczniami. Spróbuj wsłuchać się w słowa kierowane do nich oraz poczuć ich emocje. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika. A nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Uczniowie wracają do Jezusa po swoim ewangelizacyjnym sukcesie. Są w euforii, ekscytują się tym, co udało im się zrobić. Wyrzucili z opętanych złe duchy, dokonali takiego cudu, jaki widzieli wcześniej w wykonaniu samego Jezusa. Są z siebie dumni i jednocześnie pełni wdzięczności Bogu. Pomyśl o Twoich mniejszych lub większych osiągnięciach, których doświadczyłeś w ostatnim czasie. Thank you.
Jezus pokazuje uczniom, że jest obecny w ich radości, euforii, powodach do dumy. Wszystko, co jest dobre i co spotyka uczniów tu, na ziemi, jest odbiciem nieba. Jezus zachęca, aby w każdej z tych dobrych rzeczy zauważać Jego obecność, troskę i wsparcie. Spróbuj poszukać takiej Jezusowej obecności w tym, co dobrego ostatnio cię spotkało. Jezus zachęca uczniów do uważności na dobro. Zauważanie dobra i miłości, czyli obecność Boga w codziennym życiu, jest tym, czego inni mogą pozazdrościć uczniom. Zastanów się, w jaki sposób Bóg ostatnio objawił swoją obecność w twojej codzienności. Poszukaj Go w tym, co proste i zwyczajne. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika. A nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze,
gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Na koniec tego spotkania opowiedz Jezusowi to, co właśnie teraz wydaje ci się ważne. Spróbuj przyglądać się temu, jak On na to reaguje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Thank you.